O, jesteś już. Siemanko, dzisiaj mamy poniedziałek i co poniedziałek robimy sobie szarmady i w dzisiejszym przepisie, tak jak widzisz po tytule, robimy sobie ciasto śliwkowe, letnie, wiosenne. Teraz jest sezon na śliwki, więc jest idealne ciasto. Jeżeli tego nie robisz, że nie subskrybujesz do kanału, koniecznie ustaw powiadomienia, żeby do ciebie dochodziły wszystkie i zamień przycisk czerwony na szary. A tymczasem takie są składniki. Shirt Monday, Shirt Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's Monday, it's fucking Shirt Monday. Do przygotowania będziemy potrzebować następujące składniki. Mąkę pszenną, skrobię ziemniaczaną albo taki miks mąk, olej kokosowy, erytrytol, budyń w proszku, proszek do pieczenia, jajka, śliwki, aromat oraz cynamon. Więc zaczynamy od zrobienia mokrych składników, czyli bierzemy sobie jajka. 3 jajka wbijamy do miski. Dobra, więc z racji tego, że erytrytol jest w stałej konsystencji, dolewamy trochę wody, żeby go rozpuścić, po to, żeby po prostu to ciasto nie było takie chrupkie, bo erytrytol ma taki swój, taką specyficzną kruchość. Patrz, wodę z erytrytolem podgrzewamy jeszcze w mikrofali, żeby po prostu łatwiej się to rozpuściło, teraz dolewamy to do oleju. I teraz tą płynną zawiesinę dolewam do jaj. Mieszając. Kolejnym etapem jest zmieszanie wszystkiego, żeby uzyskać jednolitą konsystencję. Po wymieszaniu wszystkiego następuje dodanie wszystkich suchych składników. W tym momencie możemy nagrzać piekarnik na 180 stopni. Grzanie góra-dół, nie dół-góra, góra-dół. Oczywiście wszystkie makrosy i proporcje na końcu będą wszystko w jednym ujęciu, więc się nie przejmuj i oglądaj filmy do końca, nie przewijaj. Hello, mamy sitko i teraz przez sitko przesiewamy mąkę oraz bierzemy ten miks mąk albo skrobię ziemniaczaną albo kukurydzianą, jeżeli nie masz tego miksu mąk oraz budyń. No dobra, wystarczy. Żeby nie było gru, teraz całość blendujemy na jednolitą konsystencję. Patrz, po zblendowaniu teraz bierzemy szpatułkę i mieszamy do momentu uzyskania właśnie takiej konsystencji. Czyli patrz, to ma być to właśnie tak gęste to ma być. Jak zostawienie teraz gęste łapy w górę. Bierzemy taką foremkę, ma ona przekątną 20 cm. Bierzemy papier do pieczenia, patent, gnieciemy go, by łatwiej go rozłożyć. Możemy lekko prysnąć sprayem, żeby po prostu jeszcze uniknąć przypieczenia do papieru. I teraz bierzemy naszą masę i wylewamy ją na papier. Gęste. U mamo, lubię placki. Możemy sobie pomóc grawitacją. Wszystkim, co słuchają na słuchawkach, serdecznie przepraszamy za dźwięki uszne. Teraz bierzemy śliwki, mamy tutaj śliwki. Wysypujemy je na, czyli wszystkie śliwki są główkami do góry. Bierzemy cynamon i wysypujemy cynamon na górę. Posypujemy cynamon na górę i układamy je na nasze ciasto. Teraz tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika na 180 stopni. Grzanie góra dół. Cyk, cyk, hops, hops, hops. I tak się prezentuje ciasto świeżo wyciągnięte z piekarnika. Więc dajemy teraz chwilę, jakieś 15-20 minut, żeby ostygło i zaczniemy je wyciągać z naszej foremki. Daliśmy sobie te 10 minut, jak ci mówiłem. No i teraz przenosimy nasze ciasto na talerz. Na talerz, czyli po prostu najlepiej zrobić to za pomocą szpatułki. Czyli jak weźmiemy szpatułkę i przenosimy je na talerz. I teraz chodźmy tutaj do stołu, bo trzeba to pokroić. I na ostatni dekoracyjny moment bierzemy sobie słodzik w proszku i dekorujemy na górę. Mamy taki chamski kawał. Dawaj ten. Śliwka upadła, czeku. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz upadek śliw. Jeżeli chodzi o makrosy i składniki, są następujące. Przypominam ci, że jest dostępny e-book 20 najlepszych przepisów na ciasta, m.in. takie jak te, więc jeżeli chcesz, to zajrzyj sobie do opisu na dole. A teraz uwaga, wykopomna chwila, wykopomny moment, czeku letniego śliwkowego ciasta. Ty pierwsza. Ty pierwsza. Ty pierwsza. To jest to będzie tradycja, że ty próbujesz pierwsza. Mhm. Jak? Babeczka. Dobre? Mhm. Dobra. Ej, gorące, faktycznie. Ale pyszne. Nie jedź ciepłego ciasta, bo cię brzuch będzie bolał. Tak babcia mówiła. Nie, bo jak są drożdże, to nie ma. A, to nie ma, to lecimy! Żeby nie przedłużać, po prostu kończymy ten odcinek, więc jutro na głównym kanale jest o 15 film, a za tydzień, w poniedziałek, widzimy się znowu z przepisem na Shirt Monday. Nie, no musisz sprawdzić jeszcze raz, bo jest naprawdę sztos. Proszę bardzo. Daj im posmakować. To masz ty, a teraz ty. To pa! Shirt Monday, Shirt Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's Monday.